Odpowiednie nawodnienie organizmu. Cześć, tu Ada z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Dziś porozmawiamy o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Czy wiecie, że 60% naszego ciała składa się z wody? To najpowszechniej występująca w naszym organizmie substancja. Pełni ona bardzo ważną rolę. Utrzymuje odpowiednią temperaturę ciała, zapewnia prawidłową pracę nerek, pomaga w trawieniu oraz wchłanianiu substancji odżywczych, wspomaga proces redukcji masy ciała oraz zmniejsza ryzyko nadwagi i otyłości. Pomaga usunąć toksyczne produkty przemiany materii z organizmu. Eksperci określają dzienne zapotrzebowanie na wodę. Zobaczmy, jak ono wygląda. Dzieci w wieku od 1 do 3 lat potrzebują 5 szklanek dziennie. Dzieci między 4 a 9 rokiem życia – 7 szklanek. Chłopcy w wieku od 10 do 18 lat – od 8 do 10 szklanek. Natomiast dziewczęta w tym wieku – 8. Przyjmuje się, że zapotrzebowanie mężczyzn to 10 szklanek, a kobiet to 8. Przy czym kobiety ciężarne powinny wypijać 9 szklanek, a karmiące 11. To ogólnie ustalone poziomy, ale pamiętajcie, że okresowo zapotrzebowanie na wodę wzrasta. Dotyczy to na przykład upałów czy sytuacji wzmożonej aktywności fizycznej. Tracimy wtedy wodę głównie przez zwiększone wydzielanie potu. Źródłem wody dostarczanej do naszego organizmu są wypijane płyny, a także woda zawarta w pokarmach. Zatem poza wodą możecie wybierać domową lemoniadę bez dodatku cukru, lekkie napary herbat i ziół, mleko, maślankę naturalną, kefir naturalny, napoje roślinne, zupy, kawę zbożową, świeżo wyciskane soki, warzywne lub owocowo-warzywne, ale nie więcej niż szklankę dziennie. Wysoką zawartość wody mają także warzywa i owoce. To się dobrze składa, bo zgodnie z talerzem zdrowego żywienia ich powinniśmy spożywać w codziennej diecie najwięcej. Pamiętajcie, zawsze powinniśmy mieć przy sobie wodę. W szkole, pracy czy na spacerze.